Vlogmas dzień pierwszy. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse. Jedziemy dzisiaj do Szczecina, właściwie po to, bo musimy załatwić jeszcze jedną sprawę, taką przed porodem. Tak, no właśnie odnośnie porodu, to najważniejsze w sumie. Tak, więc to jest nasz główny cel wyjazdu, ale oczywiście jak będziemy w wielkim mieście... Tak, to trzeba odhaczyć każdego fast fooda, jakiego spotkamy po drodze. Nie, dzisiaj będziemy mieć randkę, wiesz? No ja wiem, przecież... Sprawa wygląda tak, że to ja zaoferowałem, że dzisiaj pojedziemy na randkę. Naprawdę, no, rozpieszcza mnie ostatnio. W ogóle to tak, jest vlogmas, aczkolwiek dla nas jest jeszcze listopad. I... Dlatego dzisiaj jedziemy na randkę, z racji takiej, że jest rocznica naszego związku. Ci z was, którzy wiedzą, kiedy mamy rocznicę, to już wiedzą, kiedy jest to nagrywane. I wiedzą, że poślizg jest solidny. Tak, ale... Mamy nadzieję, że nam to wybaczycie, bo tak naprawdę my moglibyśmy tego vloga nagrać i dodać w listopadzie, a robimy to tylko i wyłącznie dla was, że dodamy go w grudniu, bo chcecie vlogmasy. A ze względu na to, że ja rodzę w grudniu, jestem w ciąży na dosłownie końcówce... Wiemy, jak w ogóle będzie nam wychodziło nagrywanie i czy tak. Cokolwiek zdążymy nawet nagrać. No właśnie, więc chcemy chociaż ten jeden, bo to jest pierwszy vlogmas, żeby tego pierwszego puścić i koniec. Tak, ale no nie, wydaje nam się, że jeszcze w listopadzie coś nagra. Także mamy nadzieję, że nam to wybaczycie, takie małe, całkiem duże oszustwo, bo już tak się zdarzało, że nagrywaliśmy w listopadzie, ale to były raptem jakieś dwa dni, takie 29-30 listopada. Tylko listopada. Tak, żeby był taki zapas, żebyśmy właśnie nie mieli jakiegoś super wielkiego poślizgu, czy żebyście wy nie zostali bez vlogmasa, ale teraz po prostu wiemy, że może być różnie, co nie będzie do końca od nas zależne, także no niestety tak to wygląda, ale będzie i tak świątecznie, będzie przyjemnie, no i przede wszystkim wielkie odliczanie i już nie mówimy nawet o samych świętach. No teraz kalendarz adwentowy inaczej wygląda. Tak, inaczej troszeczkę. Więc jedziemy do Szczecina na shopping, bo załatwiać ostatnie sprawy, więc widzimy się już na miejscu. I dojechaliśmy. Tak mi się siku chce, tu chyba nie ma gdzie. Idziemy do Action, przynajmniej tak myślę, że to się tak wymawia. Jeszcze nigdy nie byliśmy, a pamiętam, jak jechaliśmy do Zakopanego i powiedziałeś, że mnie zabierzesz, jak będziemy wracać. Właśnie tak, nie pamiętam. Do Zakopca, czy jechaliśmy do Karpacza, tak, Okcja bardzo naciskała, żebyśmy zajechali do Action, bo bardzo chciała wjechać gdzieś tam w jakichś Pulkowicach czy gdzieś. Ale nie mieliśmy czasu z racji takiej, że trasa była długa, więc powiedziałem, że kiedyś ją zabiorę. No jesteśmy. I proszę, pierwsza część randki. Dobra, pierwszy sklep odhaczony, jesteśmy stówę biedniejsi. Pokażemy wam potem, co kupiliśmy, a teraz idziemy do następnego chyba. Chyba, nie? Co? Tam jest Teddy, tu jest jakiś Deals i Okcia tam chciała też wejść chyba, nie? Chyba tak, ale jestem średnio zadowolona. Tak, wydaje mi się, że jak oglądałam jakieś vlogi i w ogóle wszyscy tak zachwalali, że to Action, to jest tak action, nie wiem, że jest takie, wiesz, takie pierdoły i wszystko i ja tam po prostu się znajdę jak... No, jestem chomikiem. Tak, Okcia lubi takie pierdoły. Przynajmniej tutaj, może gdzieś indziej są fajniejsze te sklepy. Tak, nie było takiego szoku, nie? Były takie rzeczy normalne, jak w każdym innym sklepie. Przyjechaliśmy do mojej mamy i przygotowała mi zdjęcia z dzieciństwa. Tak wyglądałam. Chcemy porównać, jak wyglądałam ja i Kapi. I są takie aplikacje, nie? Że niby wyłączy można... się dwie tak. Hacjaty i wychodzi trzecia. No, tak jak jesteśmy ciekawi, to ja zawsze taka zdziwiona. Ale jaka ładna byłam. Nie no, oczy miałeś. Bardzo ładne. Co się stało? Ale jest to taka wiecznie zaskoczona. Tutaj jaki troll mały. Tak by się prezentowałam. Niedługo pewnie będziemy mieć zdjęcia Kapiego, więc zobaczymy, czy coś z tego wyniknie.
Wyszliśmy właśnie od mojej mamy. Taki update'ik, bo jakoś mam wrażenie, że ten vlog mas pierwszy jest tak rwany, że szok. No bo dużo robimy i ciągle gdzieś indziej jesteśmy. Teraz chcielibyśmy... Jest zimno! Chcielibyśmy coś zjeść. Mieliśmy w planach meksykańską restaurację, ale się okazało, że jutro się otwiera po remoncie, więc niestety musimy znaleźć sobie coś innego, więc jedziemy gdzie? Na plac jaki? Stary rynek? Coś takiego? Idziemy na stary rynek. Wybierzemy sobie coś, co nam wpadnie w oko. Tak, tam podobno jest parę jakichś tam restauracji i nie tylko mak. Ale to jest najgorsze, co możemy zrobić, bo my nigdy nie potrafimy się zdecydować na to, gdzie chcemy zjeść. Ja powiem ci, że jak nie udało nam się ogarnąć, bo ja chciałem zadzwonić, żeby właśnie zarezerwować stolik do tej restauracji, jak nie udało nam się tego ogarnąć i usłyszałem, że musimy sobie znaleźć, to już wiedziałem, że to się może skończyć źle, bo nie potrafimy. A poza tym pada deszcz. Więc jak mamy chodzić i szukać, to ja nie wiem, jak to się skończy. Obawiam się, że wejdziemy do najbliższej galerii i zjemy to, co zawsze. A miało być tak ładnie, pięknie, nie? Miała być taka... Co? Zjemy w restauracji. No, restauracja McDonald's. To byliśmy. Bardzo polecamy. Było mega pysznie, naprawdę. Przystawka była zarąbista. Moje danie, wydaje mi się, mogło być lepsze. Tak? No, mi moje bardzo smakowało. Tak, ale ogólnie było bardzo, bardzo spoko. Jesteśmy na żarci. Jezu, lecimy do domu. 21, dwie godzinki drogi. Lecimy w domu. Oj, dzień dobry. Tęskniłeś się? O, ja tylko wysiadłem na spacer. Chodź, chodź do domu. Nie. Chodź, dostaniesz. Ojej, jaki szczęśliwy. Czyścisz podłogę? Tak? A głodny? Nie idziemy dalej. Co to za wariat tam mały za mną? Ojej, jak się cieszę, że wrócili. Dawaj tego kociulka. Taki kochany kociul. Jeszcze co do tej restauracji, w której byliśmy. Boże, jakie mam czerwone oczy. Jakby co, to nie płakałam. Tylko mam takie od klimatyzacji w tych wszystkich galeriach i tak dalej. Po prostu czasami jest lepiej, czasami gorzej. Dzisiaj było gorzej. I tak mi po prostu wysuszyło oczy. Ale co do właśnie restauracji, to trafił nam się też taki bardzo fajny pan kelner, który z Kapim sobie żartował, bo Kapi chciał ostre danie, bardzo ostre danie. No i ten pan jakoś tak do niego zagadał i zaczął się pytać, jakie najostrzejsze papryczki jadł i tak dalej. No i rozmawiali sobie przy stole na temat podwójnego pieczenia. Kto rozumie, ten rozumie. I wiecie, o co chodzi, że po prostu ja lubię, jak w restauracji jest luźno. I nie lubię, jak kelnerzy mają kija w dupie. Więc to było naprawdę przyjemne i zabawne, że trafił nam się... Ej, tam nie ma nic dla ciebie. Że trafił nam się taki śmieszny pan kelner. No, to tak rozluźniło taką restauracyjną atmosferę. A skoro wróciliśmy ze Szczecina, no to chyba trzeba zrobić haul zakupowy. Jeśli chodzi o nasze zakupy, to nie ma ich jakoś super dużo i też w sumie nie byliśmy na niczym konkretnym skupieni. Po prostu skorzystaliśmy, że byliśmy w tym Szczecinie i co nam wpadło w oczy, to kupowaliśmy. Kapi strzelił sobie mały shopping. Ja chodziłam po tych sklepach i na początku też sobie myślałam, że coś sobie wybiorę, jakieś ciuszki sobie kupię. Wiecie co, uznałam w pewnym momencie, że to nie ma sensu, bo ja teraz coś sobie wypatrzę i tak naprawdę jedynymi rzeczami, które mogłabym kupić, to byłyby swetry albo jakieś rozpinane koszule, które nadałyby się na karmienie później, więc po prostu już zrezygnowałam, nawet nie przeglądałam tych rzeczy, bo to nie miało sensu, to po prostu było bez sensu, także następne zakupy to chyba strzelę sobie dopiero po porodzie. A Kapi? Kupił sobie w Stradivariusie takie buciki, coś a la Air Force. Oczywiście. Co?
A, w Pull&Bear'ze, nie w Stradivariusie. Bardzo ładne są, fajne, kosztowały chyba 100 zł. Do tego kupił sobie dwie koszulki, jedną białą, drugą taką, nie wiem, coś a la brudny róż. W jego ulubionym kroju, to są bardzo fajne koszulki właśnie z Pull&Bear'a. Takie to są long fit się nazywają, tak, long fit. Za 40 zł. I do tego spodnie. Co mnie zdziwiło, Kapi sam je sobie wypatrzył, a są zupełnie inne niż większość jego spodni. Kapi zazwyczaj nosi jakieś takie a la rurki, albo takie jeansowe dresy, a tym razem wybrał coś a la mom jeans, boyfriend jeans, tylko oczywiście w wersji męskiej, są takie luźniejsze, mają bardzo fajny kolor. Nie wiem, kiedy będzie je nosić, bo według mnie to nie są spodnie na tą porę roku. A Kapiego waga będzie teraz latać góra, dół, bo ma taki plan, ale ja się w to zagłębiać nie będę. On wam to może w następnym vlogu opisze, o co chodzi. Żebyście się nie zdziwili, że teraz wygląda jak wygląda, a za chwilę będzie wyglądać inaczej. Więc no cóż, jego zakupy też są troszeczkę bez sensu. Nie tak bardzo bez sensu, jakby były moje, ale dobra, nieważne, bo już zaczynam gadać i gadać. Więc to są wszystkie zakupy ubraniowe. Byliśmy też w Nanu Nana. To jest taki sklepik z ozdobami, jeżeli ktoś z was nie wie. Tam kupiliśmy takie trzy gałązki i kupiłam je po prostu z myślą, żeby coś ładnie stało na stole. Wsadzę je do takiego mniejszego wazonika i będzie dodatkowa ozdoba świąteczna. No i oczywiście nie mogło zabraknąć do vlogmasów. Vlogmasowy kubek ze świętym Mikołajem kosztował 20 zł i nie mogłam się powstrzymać. Jest piękny. Nie pamiętam, gdzie kupiliśmy te rzeczy. Chyba w Action, ale nie dam sobie ręki uciąć. Pieluszka, taka troszeczkę większa, niebieska. Ja już widzę takie rzeczy, to nie mogę się powstrzymać, mimo że wystarczająco mamy już w szufladzie. Kapi dobrał też wagę kuchenną, nasza się zepsuła, więc... więc kupiliśmy nową już. Nie mam siły! Kupiliśmy też coś ale takie lampki i szczerze mówiąc, ja chyba mam inny plan na nie, Kapi ma inny plan, ale jakoś dogadaliśmy się i kupiliśmy. Nie mam pojęcia, gdzie je przykleimy, ale ważne, że się zgadzamy, że trzeba było je kupić. Do tego kupiłam takie, nie wiem jak to się nazywa, ale do ozdabiania tortu. Bo mam nadzieję, że uda mi się zrobić tort dla Kapiego na urodziny. Nie wiem, czy będę w stanie, ale plan jest. Mamy też pojemniczki na żywność, nic nadzwyczajnego. I w sumie to chyba tyle, są jeszcze jakieś pojedyncze pierdoły. I teraz rzeczy dla dzidziusia. No, jedną z tych rzeczy, a właściwie dwie, to są świąteczne skarpetusie. Nie mogłam się powstrzymać. Nie. Są cudowne, malusieńkie i świąteczne. Kolejną rzeczą jest taki pajacyk z TK Maxa za 30 zł. Też jest piękny. Były jeszcze takie w miętowym i niebieskim kolorze, ale ten nam się najbardziej spodobał. Kolejną rzeczą jest druga książeczka naszego synka. Tym razem w języku angielskim. Możecie się śmiać, ale ja uważam, że dzieciom warto pokazywać takie rzeczy od maluszka, bo bardzo chłoną, nawet sami nie wiedzą i my nie wiemy, kiedy uczą się takich rzeczy, więc to jest taka książeczka z kolorami. Myślę, że bardzo fajna. I ostatnia rzecz, która też kompletnie nie była planowana, ale jak zobaczyliśmy, to nie mogliśmy się powstrzymać. Jest to kolejny kocyk do kolekcji kocyków naszej dzidzi. I jest on dosyć dziwny, inny na pewno, bo wygląda troszeczkę babcinie, ale jest mega uroczy, cieplutki i ma po prostu w sobie coś, że... Zakochaliśmy się oboje w tym kocyku. Wygląda tak, jest w takie żyrafki. I jest chyba najpiękniejszy ze wszystkich kocyków, jakie mamy. I kosztował 65 zł. Także wydaje mi się, że to wcale nie jest duża cena, bo za takie zwykłe, szyte, bawełniane, czy tam bambusowe kocyki na tych wszystkich dziecięcych stronach trzeba zapłacić jednak więcej. A to jest takie piękne. Takie inne. No nie widziałam jeszcze takiego kocyka. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. I to chyba wszystko. A nie, czekajcie. Jeszcze kupiliśmy sobie
kurde, mac and cheese. Makaron z serem. Ale zawsze chcieliśmy spróbować tego słynnego amerykańskiego makaronu z serem, więc może to nam troszeczkę przybliży ten prawdziwy smak. Nie wiem, zobaczymy. I to tyle. Już nie mam siły dzisiaj. Już padam po prostu. Alright, będziemy kończyć tego vloga, bo oboje jesteśmy padnięci. Totalnie, ja już mówiłem Okci, że nie nagrywam z nią tego hola, już się nawet nie pojawiam. Ja byłem skłonny przełożyć resztę tego vloga na następny dzień już, to był ten moment. Nie, nie możemy. W ogóle, jeżeli chodzi o vlogmasy, no to czegoś tu brakuje, a mianowicie kalendarza adwentowego. I nie wiemy, bo nie planujemy i nie planowaliśmy robić sobie, tak jak co rok robiliśmy kalendarza, bo jest jak jest po prostu. No i wiemy, że to nasze odliczanie vlogmasowe będzie wyglądało inaczej niż zwykle. My nawet nie wiemy, znaczy wiemy, że chcemy, żeby następny vlogmas wyszedł na przykład jutro albo pojutrze, albo za tam maksymalnie dwa dni, ale teraz nie mamy pojęcia, kiedy go nagramy. No właśnie, właśnie o to chodzi, że... Mamy nadzieję, że naprawdę nikomu z Was nie robi różnicy to, że ten vlogmas częściowo będzie nagrany w listopadzie. Dla mnie osobiście nie robiłoby to różnicy, dopóki jest klimatycznie, świątecznie, jest świąteczna muzyczka i tak dalej. Ale wiem, że dla niektórych może to robi różnicę, czują się w jakiś sposób oszukani i tak dalej. Jeżeli tak jest, to trudno, przepraszamy. No niestety tak w tym roku będzie to wyglądać. Wydaje mi się, że jesteśmy wystarczająco usprawiedliwieni. A jeżeli nie... To dla trudno. Nas jest taki. Ale coś jeszcze chciałam powiedzieć. Kalendarza adwentowego nie ma. Nie kupię specjalnie żadnego jakiegoś kosmetycznego, czy coś, dużo dziewczyn tak pokazuje. Wy wiecie, że ja na większość kosmetyków jestem uczulona. Więc dla mnie to po prostu nie będzie miało sensu. Nikogo nie interesuje kalendarz z czekoladkami, więc to też odpada. Także mam nadzieję, że nasze vlogi po prostu będą dla Was i nas kalendarzem adwentowym. W formie wideo. No, głębokie. Prawda? Głębokie. Właśnie widzisz, abyśmy skończyli, bym tego nie powiedziała. A to była moja myśl przez cały dzień. Także dziękujemy Wam za oglądanie tego vlogmasa. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w drugim vlogmasie. Bye!